Równania wymierne, część druga. Żeby wykonać takie zadanie jak podpunkt pierwszy, należy najpierw zająć się dziedziną, a więc musimy założyć, że mianownik ten i mianownik ten nie mogą być równe 0. Czyli na pewno założenie, a więc do pierwszego podpunktu założenie będzie takie. Pierwsze, czyli 6x, musi być obowiązkowo różny od zera, ale też drugi, czyli i ten drugi, 2x minus 1 też obowiązkowo musi być różny od zera. Oba. Nie może być tak, że obojętnie który z mianowników byłby równy 0. Mianownik zawsze musi być różny od zera. Tutaj podzielimy przez 6, żeby uzyskać x po prostu samego, a więc mamy x różny od zera. Tu na początek przeniesiemy jedynkę na drugą stronę, czyli to będzie, jak była z minusem, będzie z plusem i podzielimy przez 2, czyli x będzie różny od jednej drugiej. I teraz dziedzina takiego równania to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem tych dwóch. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wkładamy do klamerki, to zawsze muszą być obowiązkowo w kolejności od najmniejszej liczby do największej, czyli najpierw 0, a potem 1 druga. Jak już mamy dziedzinę, to możemy przejść do rozwiązywania tego równania. A więc, jak wykonujemy? Takie równania wykonujemy rozwiązując na krzyż, czyli przepiszę sobie to równanie 3x plus 2 przez 6x jest równe x przez 2x minus 1 i mnożymy po skosie, czyli 3x plus 2 w nawiasie obowiązkowo, pamiętajcie, ponieważ musimy pomnożyć każdy razy każdy. Jakbyśmy bez nawiasu to zrobili, byłby błąd. I 6x razy x. No i teraz wykonuję mnożenie. Wykonuję to razy to, a potem to razy to. I popatrzmy, 3x razy 2x. 3 razy 2 to 6, tak piszę, a x razy x to x do kwadratu. Teraz wykonuję 3x razy minus 1. Plus razy minus daje nam minus, 3 razy 1 to 3 i jeszcze ten x, który tu obok stał. Teraz wykonam to razy to. 2 razy 2x to jest plus 4x plus, bo były dwa plusy. I tu 2 razy minus 1 to minus 2. Równa się 6 x kwadrat, bo x razy x to x kwadrat. Teraz wszystko przenosimy na jedną stronę, ponieważ są x kwadrat. I po przeniesieniu zmieniamy znak. I po przeniesieniu redukujemy wyrazy podobne, czyli x kwadrat i x kwadrat. Co się stanie? 6x kwadrat odjąć 6x kwadrat, no, zredukowało nam się. Nie mamy. Odjąć 3x, dodać 4x, to po prostu 1x. I jeszcze minus 2 równa się 0. Wystarczy teraz 2 przenieść na drugą stronę i mamy, że x jest równy 2. Sprawdzamy, czy należy do tej klamerki. Jeśli do niej nie należy, a nie ma tutaj 2, to znaczy, że należy do dziedziny i jest on rozwiązaniem. I to koniec tego pierwszego równania. Przejdziemy do drugiego. Drugim również zacznę od założeń. Założeniem będzie to, że mianownik pierwszy, czyli x kwadrat minus 4, obowiązkowo różny od zera i, to taki znaczek matematyczny, x różny od zera, bo oba muszą być różne od zera, dlatego znak i. X kwadrat, przenoszę czwóreczkę, musi być różne od 4, a więc szukam liczb, które podniesione do kwadratu, to takie dwie do kwadratu, muszą dać mi 4. Na razie dać 4. No to w takim razie to będzie x równy 2, ale też jest taki drugi, x równy minus 2. I oba je przekreślamy i piszemy ten znak i. Tak? Ten dopisuje tu w ten sposób, że po prostu różne od zera. Co to znaczy? To znaczy, że z dziedziny muszę wyrzucić minus 2, 0 i 2. Wszystkie te trzy liczby zostają wywalone z mojej dziedziny. A teraz przejdę do rozwiązania równania.
czyli najpierw sobie to równanie po prostu przepiszę i mnożę na krzyż. To razy to, czyli x plus 7 razy x. X plus 7 razy x równa się to razy to, czyli x kwadrat minus 4 razy 1. Mnożę to razy to, czyli x razy x to x kwadrat. I teraz to razy to, czyli plus 7x. A coś razy 1 to po prostu x kwadrat minus 4. Wszystko na jedną stronę przenoszę, bo są kwadraty. Minus, bo zmieniam znak, dlatego że zmieniam stronę. Plus, bo zmieniam stronę, równa się 0. Okazuje się, że znów kwadraty mi się skrócą, czyli otrzymuję, że 7x, przenoszę czwórkę na drugą stronę, jest równy minus 4, dzielę przez 7, a więc x jest równy minus 4 siódme. Okazuje się, że nie ma go w klamerce tutaj, a więc należy do dziedziny naszej. Koniec rozwiązania równania drugiego. Przejdziemy do równania trzeciego. W równaniu trzecim również zaczniemy od założenia. A więc zakładamy, że 1 plus x jest równy od 0 i ten drugi, czyli 7 minus x również jest równy od 0. Tutaj x zostawiamy po tej stronie, 1 na drugą stronę, czyli minus. Tutaj minus x zostawiamy po tej, a 7 na drugą stronę, czyli zmiana znaku minus. Musimy tu podzielić przez minus 1, żeby pozbyć się tego minusa, czyli mamy x różne od 7. A więc nasza dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1 i jeszcze 7. Możemy przejść do rozwiązania równania. Przepiszę to równanie. 2 minus 6x. 1. X jest równe 6x plus 4 przez 7 minus x. Mnożę na krzyż. Obojętnie, czy to razy to najpierw, czy to razy to najpierw, nie ma różnicy. Może być dowolnie wykonane. 1 plus x razy 6x plus 4 równa się, tym razem tak pomnożyłam i dopiero tak. 2 minus 6x razy 7 minus x. I mnożymy każdy razy każdy. Najpierw ten razy ten. 1 razy 6x to po prostu 6x. I 1 razy 4 to po prostu 4. X razy 6x to 6x kwadrat i x razy 4 to 4x. Równa się, tym razem tu mnożymy tak. 2 razy 7, 14. 2 razy minus x to minus 2x. 6 na minusie razy 7 to 6 razy 7, 42, czyli minus 42x i 6 razy na minusie x razy minus x to plus 6x kwadrat. Tak? I teraz musimy uporządkować strony, ponieważ przenosimy wszystko na jedną stronę. Czyli 6x plus 4 plus 6x kwadrat. Zobaczcie, że tutaj się nic nie zmienia, ale drugą stronę przenosząc zmienię znaki. Minus 14 plus 2x plus 42x i minus 6x kwadrat wykonuję dlatego, że mamy kwadrat. I teraz porządkuję kwadraty. 6x kwadrat, odjąć 6x kwadrat. No, tym razem znów się zredukował, więc niepotrzebnie w zasadzie przenosimy wszystko, ale to nic nie szkodzi. No to teraz 6x i 4x to mamy 10x i jeszcze 2x to mamy łącznie już 12x i jeszcze 42, czyli mamy 12 plus 42, to mamy 54x. I tak wpiszę, 54x i teraz jeszcze liczby. 4 odjąć 14 to minus 10, czyli minus 10 równa się 0. A więc 54x równa się 10, poprzenoszę dziesiątkę na drugą stronę, dzielę przez 54, czyli x jest równy 10, tak jak tu idzie 10, kreseczka, 54. Można skrócić przez 2, czyli mamy 5 i 54 dzielone na 2, to mamy 27, czyli 5 dwudziestych siódmych. Patrzę, czy należy do tej klamerki. Nie ma, no to należy do dziedziny. Teraz
To jest koniec tego równania. Usunę wszystko z tablicy i zaczniemy podpunkt czwarty. No i w czwartym podpunkcie znów zaczynamy identycznie od założenia, a więc x minus 2, czyli mianownik różny od zera, no i ten drugi x plus 8 także jest różny od zera. Przenoszę dwójkę na drugą stronę, zmieniam jej znak i tu przenoszę ósemkę na drugą stronę, zmieniam jej znak, a więc mamy dziedzina, tutaj jest równy przekreślony, tak? Dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem, pamiętajcie, kolejność od najmniejszej do największej, a więc minus 8 i 2. Teraz wykonamy to działanie w ten sposób, że najpierw przeniosę sobie jedną z tych liczb na drugą stronę, żeby móc wykonywać tak, jak do tej pory robiliśmy, tak będzie łatwiej. Oj, nie dwójka, tylko trójka. 3 przez x minus 2 równa się, zmieniam znak, jak przenoszę na drugą stronę, po to, żeby móc mnożyć na krzyż. O tak, zapiszę ten minus przy piątce, będzie nam łatwiej. No i teraz 3 razy x plus 8 równa się minus 5 razy x minus 2. No i wykonuję po prostu mnożenie. To razy to, to razy to. 3 razy 3x, 3 razy 8, 24, równa się minus 5 razy x, to minus 5x i minus 5 razy minus 2, to minus razy minus daje nam plus, czyli 10. X na jedną stronę, czyli przenosimy, zmiana znaku, a liczby na drugą stronę przenosimy, 24, zmiana znaku. Stąd wychodzi 8x, a stąd wychodzi minus 14. Pozbywamy się ósemki, dzielimy przez 8, czyli x jest równy minus 14 ósmych, czyli minus 1 cała, bo ósemek się w 14 mieści 1 i jeszcze 6 ósmych. Można skrócić, minus 1 cała na 2, czyli 3 czwarte i patrzę tu. Nie ma, a więc należy do dziedziny, czyli rozwiązaniem jest te minus 1 cała i 3. Przechodzimy do ostatniego podpunktu, podpunktu piątego i zaczynamy również od ustalenia założenia, że x minus 6 jest równe od 0. No więc x są różne od 6, czyli dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem naszej szóstki. I teraz jak wykonać takie działania? Najpierw przepiszę sobie i tutaj zrobię tak, jak wcześniej robiłam w filmie pierwszym. Po prostu dostawię sobie jedynkę, bo każda liczba jest dzielona przez jeden. Wolno mi dostawić zawsze jeden, innej nie, ale jedynkę mogę spokojnie. I teraz mnożę na krzyż. X minus 6 razy x plus 10 równa się x plus 4 razy 1. Mnożę każdy razy każdy, ten razy ten i ten razy ten. X razy x to x kwadrat, x razy 10 to po prostu 10x. Tu minus 6 razy x to minus 6x i minus 6 razy 10 minus 60 równa się, mnożę przez 1, czyli po prostu tyle. Wszystkie liczby na jedną stronę, ponieważ mamy kwadrat. Te przepisuję, a te zmieniam w stronę, zmieniam ich znak, czyli są ujemne. I tak, x kwadrat jest sam 1, czyli go przepisuję. X są tu i tu. 10x odjąć 6x to jest 4x i jeszcze odjąć 1x to mamy 3x. I 60 na minusie i 4 na minusie to minus 64. No a ponieważ to jest równanie kwadratowe, to ustalamy a przed x kwadrat, b przed x i c wolną liczbą i liczymy deltę. Delta b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Delta równa się b, czyli 3, odjąć 4 razy 1 i razy minus 64. Delta zatem równa się 9, odjąć i odjąć, czyli minus razy minus daje nam plus. I teraz musimy 64 razy 4 zrobić, czyli mamy 256. Równa się, bo plus 9, czyli
czyli mamy 265. Wyszedł niestety brzydki pierwiastek. Trzeba sprawdzić, czy nigdzie nie popełniliśmy błędu, bo może gdzieś jest błąd i wtedy wychodzi inne równanie. A więc musimy teraz szybciutko sprawdzić, czy nie ma nigdzie błędu. No i tutaj wynika z tego, że błędu nie ma, w związku z tym pierwiastek z delty to pierwiastek z 265, no brzydki niestety i no, nie rozkłada się niestety, więc tak zostanie, czyli x1 liczymy minus b minus pierwiastek z delty przez 2a równa się b. To było tu 3, czyli będzie minus 3 minus pierwiastek z 265 przez 2 razy 1, czyli przez 2 po prostu. I ten pierwiastek, skoro nie jest rozkładalny, sprawdzam, czy należy do dziedziny. To na pewno nie jest szóstka, a więc należy do dziedziny. No i jeszcze x2 pozostało nam policzyć, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a to minus 3 plus 265 przez 2, czyli tu mamy również należący do dziedziny. I to koniec, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję.